Już od wczoraj, czyli od środy, obserwujemy zwiększony ruch na naszych drogach, i zarówno na drogach lokalnych oraz na głównych ciągach komunikacyjnych. Niewątpliwie wiąże się to już z rozpoczynającymi się wyjazdami kierowców na świąteczne odwiedziny do swoich bliskich, do rodzin. Niejednokrotnie takie wyjazdy mogą być kilkuset kilometrowe, a nawet na drugi koniec Polski. Dlatego też trzeba wziąć pod uwagę, że mogą powstać zatory drogowe, większa liczba wypadków, kolizji, osób rannych czy też osób zabitych. Dlatego policjanci ruchu drogowego przez cały świąteczny weekend będą czuwali nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jak pokazują nasze policyjne statystyki, niestety czas świąteczny to również okres, kiedy zauważamy większą liczbę nieodpowiedzialnych kierowców, którzy siadają za przysłowiową kierownicę po spożyciu alkoholu czy też środków odurzających. Dlatego kierowcy przez cały okres świąteczny powinni liczyć się z intensywnymi kontrolami pojazdu, które w każdym przypadku mogą być zakończone również kontrolami trzeźwości, po to, aby właśnie w maksymalnym stopniu wyeliminować z ruchu, ośmielę się powiedzieć, potencjalnych zabójców drogowych, którzy właśnie w wyniku swojego postępowania stwarzają ogromne zagrożenie bezpieczeństwa zarówno dla siebie, jak i wszystkich uczestników ruchu. Oprócz tego policjanci przez cały okres świąteczny zwrócą uwagę na wykroczenia, które generują największą liczbę wypadków drogowych, tych najpoważniejszych skutkach, czyli tutaj będziemy zwracali uwagę na stosowanie się przez kierowców do ograniczeń prędkości, na właściwe wyprzedzanie, sygnalizowanie manewrów, ustępowanie pierwszeństwa przejazdu innym pojazdom oraz, tu chcę podkreślić, respektowanie pierwszeństwa pieszych na oznakowanych przejściach dla pieszych. To jest niestety małą bolączką naszych, też również opolskich dróg, ponieważ w pierwszym kwartale tego roku na 80 wypadków drogowych, aż blisko połowa z nich, dokładnie 38, miała na przejściach dla pieszych z udziałem pieszych. Większość tych zdarzeń, praktycznie 100% z tych zdarzeń, to była z winy kierowcy, czyli niezachowanie należytej ostrożności skutkującej tym, że nie ustąpili pierwszeństwa pieszemu, który wchodził, czy też był na przejściu dla pieszych. Dla przypomnienia tutaj chcę podkreślić, że kierowca, który dojeżdża do przejścia dla pieszych, ma obowiązek zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość, a nawet zatrzymać się, aby ustąpić pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu oraz będącemu na przejściu dla pieszych. I to oczywiście policjanci przez okres świąteczny będą respektować i będą zwracali uwagę, czy kierowcy stosują się do tych nakazów i obowiązków. No to tak na koniec może przypomnijmy, żeby się nie śpieszyć na świąteczne śniadanie, bo może drogo kosztować, zwłaszcza w mieście, kiedy te ograniczenia prędkości są duże. Powiedzmy przykładowo, mamy ograniczenie do 30, a śmigamy 80, no bo już śniadanie na stole. Jeżeli przekroczymy prędkość, to podwójna niekorzyść skutkująca właśnie wysokim mandatem karnym, punktami karnymi, a przede wszystkim też dużym ryzykiem zagrożenia życia i zdrowia dla siebie, swoich bliskich oraz innych uczestników ruchu. Przypominam, że przekroczenie prędkości, powiedzmy, do 30 km na godzinę może skutkować mandatem wysokości 400 zł i 7 punktów karnych. Natomiast jeżeli przekroczymy prędkość powyżej już 30, ta kwota już wynosi 800 zł i 9 punktów karnych. Dlatego myślę, że skutecznym hamulcem niech będzie ta wysoka kwota mandatów oraz to, że możemy zagrozić bezpieczeństwu sobie, swoim bliskim i wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.